za aktu poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi Rosji Ukrainy. My zatem Matko Boga i Nasza Matko uroczyście zawierzamy i poświęcamy Twojemu Niepokalanemu Sercu siebie samych, Kościół i całą ludzkość, a zwłaszcza Rosję i Ukrainę. Najbliższy piątek, czyli już jutro, Kościół Święty. Pod przewodnictwem papieża Franciszka, dokona tego aktu uroczyście we wszystkich, wierzymy, kościołach świata, we wszystkich wspólnotach. Ale przede wszystkim ten akt poświęcenia powinien dokonać się w sercu Twoim i moim. Jak oddać Maryi swoje serce? Wydaje się to dziecięco proste, ale często to, co proste, jest bardzo trudne, chociaż bardzo też piękne. Można całe życie się miotać, chcieć coś zachować dla siebie, ocalić jakiś, jakiś cień w sobie, jakiś świat, czasami nawet świat bez Boga, który możemy uznawać za jakąś naszą ostoję jak zatem oddać swoje własne serce Maryi jak oddać się jej w niewole miłości w objawieniach prywatnych w Fatimie w Lourdes w La Salette tak pięknym w La Salette, Matka Boża zaprasza nas w przestrzeń ekspiacji wynagrodzenia za grzechy własne i cudze w przestrzeń pokuty i w przestrzeń modlitwy do rzeczy bardzo prostych, wręcz elementarnie prostych. Jakże dzisiejszy współczesny świat tak rozdarty potrzebuje pokuty, autorefleksji na temat własnego życia, wglądu we własne serce, niezajmowanie się cudzym sercem, cudzymi grzechami, cudzymi winami, niedzielenie na kainów i jabłów, ale zajęcie się własnym sercem, gdzieś w cieniu krzyża, w cieniu oblicza Matki Bożej, kiedy możemy zobaczyć swoje wnętrze, możemy mocą Bożego Słowa, Bożej miłości ocenić to własne serce, to co dobre rozwijać, to co złe, grzeszne. Uzdrawiać właśnie mocą Pana Boga. Dlatego potrzeba światu pokuty. Ale, żeby dobrze pokutować, to trzeba dokonać dobrej diagnozy tego, co w nas, we mnie jest chore i to poddać pod osąd Boga. Dlatego ten akt poświęcenia jakoś w naturalny sposób łączy się też z sakramentem pokuty i pojednania stanięcia w prawdzie, jakiś tajemnicy swojej duszy, swojego serca, swojej wiary, ofiarowanie Maryi swojego serca, ofiarowanie tego serca jej niepokalanemu sercu. Kościół Święty, nasza Matka zaprasza nas także do modlitwy, do postu jałmużnej, modlitwa, która jest spotkaniem. Jeżeli modlitwa nie byłaby spotkaniem, to czymże żeby była? Odmawianiem jakichś modlitw, leczeniem własnego sumienia, że coś zrobiłem, coś odmówiłem, czym byłaby modlitwa bez spotkania. Tak się módlmy, aby modlitwa zawsze była spotkaniem z żywym prawdziwym Bogiem, z Jego niepokalaną matką, spotkaniem ze Słowem Bożym, czyli z Jego wolą, podejmowaniem tej woli, realizacją. I post, który, do którego też zaprasza nas Bóg. Jakże trudno zrozumieć dziś post, na czym on ma polegać, na wyrzeczeniu się czegoś przede wszystkim, co nas niszczy. Jakże piękna jest postawa człowieka, który walczy ze swoimi słabościami. Łatwo sobie odmówić czegoś, co nas niewiele kosztuje, ale jak trudno oddać to, co uczyniliśmy naszym Bożkiem. A jałmużna, jakże łatwo jest kupić coś za pieniądze i dać, to najmniej nas kosztuje, bo kosztuje nas tylko pieniądze. A jakże trudno złożyć dar z siebie, ofiarować siebie. Już nieraz o tym mówiliśmy, że są trzy takie rzeczywistości: kiedy dajemy coś, to jest prezent, dar i ofiara. Prezent kupujemy w sklepie najtańszy kosztuje tylko konkretną sumę dar to jest danie coś siebie swojego czasu swoich zdolności no i ofiara oddanie wszystkiego właśnie do tego do czego zaprasza nas kościół żeby ofiarować Bogu swoje serce ofiarować je także jego matce niepokalanej dziewicy i tak właśnie buduje się pokój prawdziwy bo jeżeli pokój będzie w sercu ludzkim to będzie wszędzie. A jeżeli nie będzie w sercu człowieka pokoju, w sercu matki i ojca, żony i męża, w sercu dzieci, to nie będzie on możliwy w ogóle. Dlatego zaczynamy budować pokój od siebie, i ten akt, który Kościół jutro będzie dokonywał, ten akt poświęcenia Rosji i Ukrainy, musi być poprzedzony aktem poświęcenia niepokalanemu sercu Maryi swojego własnego serca. Oto się gorąco módlmy, oto Boga prośmy. Niech dobry Bóg nam wszystkim błogosławi, niech niepokalane serce Maryi zakróluje na świecie.